Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pirat już i zapraszam was do kolejnego odcinka Stalkera ze WPrypeci. Ostatnim razem udało nam się uratować Mitaja w końcu. Już odebrałem nagrody, było to 5000 rubli bodajże i informacji o dwóch schowkach, które są gdzieś, właściwie nie mam pojęcia gdzie. Tego schowka ostatnio chyba nie było, więc to jest pewnie ten schowek. No i gdzieś jeszcze pewnie jakiś schowek po drodze jest. O, zapewne to jest ten w Jupiterze. Także swoją drogą będziemy musieli go obadać i zobaczyć, kiedy się może dotem. Cholera wie, cholera wie. W każdym razie dwa dodatkowe schowki mamy. Teraz gdzieś na mapie zaznaczone. Co jeszcze się zdarzyło? Spotkaliśmy grupę monolitowców, którzy teoretycznie wyrwali się spod wpływu monolitu. Nie wiem jakim cudem, nie mam pojęcia, nie ufam im w każdym razie. Ale poprosili nas, żebyśmy popytali gdzieś tutaj na stacji, czy ktoś nie zechce ich przyjąć pod swoje skrzydła. Stalkerzy odpadają na bank, ponieważ się nie lubią, nie dziwię im się. Pozostaje jeszcze powinność i pozostaje jeszcze wolność. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że ani z wolnością, ani z powinnością nie jestem w jakichś super zażyłych stosunkach, więc nie zechcą ich na bank przyjąć pod swoje skrzydła. Jest sposób, dzięki któremu moglibyśmy temu zaradzić, aczkolwiek jeszcze nie chcę go wykorzystywać, a jest on związany z danymi, które dostaliśmy kiedyś jeszcze w oczyszczalni ścieków bodajże, czy w utylizatorni odpadów, czy coś takiego. W każdym razie tam, gdzie byli najemnicy i my zdobyliśmy informacje o tym, więc mamy jakieś informacje do przehandlowania. Możemy sobie wybrać, czy chcemy te informacje przehandlować wolności, czy chcemy przehandlować je powinności. Także jeszcze szczerze mówiąc nie zdecydowałem, aczkolwiek jestem już dosyć blisko. W każdym razie, póki co jeszcze możemy wykonać sobie zadanie spokojnie od Trappera. Jeżeli dobrze pamiętam, on powinien mieć dla nas jakieś zadanie. Jesteśmy w sumie gotowi już do wykonywania go, właściwie jakiegokolwiek innego zadania, ponieważ wyspałem się, ogarnąłem swój ekwipunek, naprawiłem rzeczy, także nie robiłem tego wszystkiego specjalnie, żebyście się jakoś specjalnie nie nudzili. Więc tak, powiedzmy, że zaraz zapytamy go, czy ma dla nas pracę. No i proszę, jednak coś się znalazło. Niedawno oddział stalkerów wszedł do tuneli na północ od fabryki i natknął się na legowisko mutantów. Byli w takim szoku, że żaden z nich nie mógł powiedzieć, co to były za mutanty, ale dwóch z nich nie wróciło stamtąd żywych. Później ludzie Wianowie wystraszyli się całej sprawy i zebrali 5000 nagrody dla tego, kto zrobi porządek z tym legowiskiem. To niebezpieczna praca, sam zdecyduj. Zajmiesz się tym? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Jesteśmy nastawieni bardzo optymistycznie. Myślę, że mamy jakieś szanse, żeby to wykonać. Czy coś jeszcze? Sam rozwaliłem legowisko pijak. Nie, nie będziemy się chwalić. To nie jest nasze... Nie jestem chwalipiętoma w ten sposób. W ten sposób. Dobra. Gdzie mamy się udać w takim razie? Na północ od fabryki. Na północ od fabryki, na północ od fabryki. I tu jest pytanie. Czy to jest to? Tak. Zabij niezidentyfikowane mutanty. To nie jest chyba to zadanie, o którym myślałem, a może jest. Może jest. W każdym razie musimy przejść się kawałek. Tu możemy zahaczyć przy okazji o schowek i tak myślę, że zrobimy. Chociaż tutaj jest bodajże anomalia. No ale zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jesteśmy jeszcze głodni. No właśnie. To sobie ładnie jak ludzie przysiądźmy do stolika. Zjedzmy sobie coś pożywnego i możemy wyruszać na akcję. Dobra, 19 tysięcy rubli, prawie 20 tysięcy rubli chyba mamy. Specjalnie już sprzętu podrasować nie mogę, ponieważ nie mam. Nie mam narzędzi odpowiednich. I to jest ból, to jest ból. Dobra, jeszcze tylko pojedynczy ogień. Ten karabin wyposażyłem sobie w celownik, więc. Właściwie w lunetkę. Czemu ja mówię celownik? W lunetkę. Więc powinno być troszkę lepiej niż było w przypadku odbijania Mitaja. Coś już mnie widzi. Coś mnie widzi i ma na mnie ochotę i są to snorki. Oho. One idą na stację? Kochani, ale dla was pociągu tam nie ma. Dobra, gdzie oni są? Gdzie oni są? Pięknie. Po kręgosłupie. Też jakiś ranny. Bo już wcześniej ktoś go nieźle pokaleczył. Wydaje mi się, że słyszałem strzały, ale nie jestem pewien z której strony. Chyba tam od strony psów. O cholera jasna. Dopiero co wyszliśmy ze stacji, a już taki...
Dobra. Okej. Spróbujmy może drugi raz. Może powinienem wybrać inną drogę, zaraz zobaczymy. Jeśli te psy dalej tam będą, to znaczy, że będziemy musieli się przenieść. Właściwie to zmodyfikować naszą trasę. Dobra, jesteśmy z powrotem bezpieczni, cali i zdrowi. Ja się napiję wody i zjemy coś na szybko i możemy wyruszać. Na pewno? Czy my na pewno możemy wyruszać? Nie, nie możemy wyruszać, bo nie wziąłem tego zadania od trapera. Jak polowa? Czy na pewno nie wzięliśmy tego zadania? Zaraz muszę zobaczyć. Zaraz muszę zobaczyć. O właśnie, zapomniałem, że jeszcze musimy się rozprawić z Flintem, bo to też jest dosyć ciekawy typek. No ale dobra, zaraz zobaczymy. Tak, zajmę się tym i wyruszamy. Tak, a tak mówiłem, że jestem gotowy na to zadanie. No ale w sumie jestem, no trochę mnie zaskoczyła po prostu ilość tych psów. Właśnie dlatego psy są niebezpieczne. One są szybkie. I jednak w takiej liczbie mogą zrobić kuku. Dobra. Załadujmy naszą broń. Zrobimy to tutaj, póki jeszcze jest względnie bezpiecznie. Okej. Możemy wyruszać. Pojedynczy tryb strzału i... Zaraz zobaczymy. Dobra, wiecie co? Dla bezpieczeństwa po prostu wybierzemy sobie już inną drogę. Okej. Tutaj mamy jeden schowek, ale jak już chyba przeglądałem. Zostawiłem chyba to, czegoś chciałem, ale zaraz zobaczymy. Tutaj powinno być promieniowanie. Tak jest. Jest. Ktoś miał ciekawy pomysł. O! Cóż, chyba nie wszystko jeszcze tutaj wziąłem. Na pewno sobie weźmiemy to. Tłumika nie chciałem specjalnie, a te naboje nam się nie przydadzą. No ale dobra, może ten tłumik będzie pasował do karabinu, ale chyba nie pasuje. Okej. Niech będzie i tak. Nasze promieniowanie powinno spaść, zresztą jesteśmy wyposażeni w błysk, tylko w skrętek. I on nam obniża to promieniowanie. Przy okazji możemy sobie zobaczyć, możemy się wyposażyć jeszcze w inny artefakt, który nam będzie regenerował zdrowie trochę szybciej. Znaczy w ogóle będzie nam regenerował zdrowie. Dobra, te psy dalej tam są, więc albo będziemy musieli z nimi walczyć, tak czy siak, albo po prostu spróbujemy się przekraść. Dobra, one gdzieś tam. Nawet ich nie widać, więc dziwne by było, gdyby teraz nam wyskoczyły gdzieś, ale zobaczymy. Gro, proszę cię, nie skacz mi. Mam nadzieję, że nie widzicie tego chrupania. Dobra, tu jakieś dzikie maliny, w które my się właśnie wpierniczyliśmy i wyjdziemy tutaj? Wyjdziemy, uda się, okej. Zakładam, że te psy są gdzieś w pobliżu tamtej anomalii gazowej. Tam się kręcą. Biegają w kółko, chyba coś zwęszyły. I coś upolowały. Mamy wrak jakiegoś samochodziku. Wygląda albo jak Trabant, albo jak Wartburg. Nie wiem. Ciężko mi zawsze było rozpoznać te samochody. Ciężko odróżnić je od siebie. Dobra. Pusto. Dobra, coś już tam mamy. Zapewne... Okej, idzie ktoś. Tu mamy anomalię. Anomalia bitumin. Sprawdzimy, jakie są w niej warunki, ale... Bandyci. Dobra, są nastawieni... Nijako. Znaczy neutralnie. Czyli nie będą nas atakować. Okej. Dobra. Niech sobie idą, my się zajmiemy też swoimi sprawami. Ta anomalia chyba jest ognista, z tego co pamiętam, i... I nie
sądzę, żeby na razie to był dobry pomysł, żebyśmy tutaj włazili. Zresztą mamy misję do wykonania. I czekajcie, i tak musimy zejść. I tak musimy zejść, tutaj po drodze nie przejdziemy, ponieważ anomalia tą drogę rozdarła. Więc nie ma o tym mowy. Przejdziemy sobie tutaj. Zresztą, okej, coś tam jest. Coś tam jest. Kuszące, nie powiem. Bardzo kuszące, zaraz zobaczymy. Myślałem, że tam się uda przeskoczyć, ale nie. Trochę za daleko. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Dobra, już widzę anomalię. Ale tam chyba nie dorzucę śrubką. Chyba nie. Czy tam się tworzy artefakt? Dobra, jak wygląda nasza ochrona? Dobra, będziemy ją mieli zwiększoną. Nie popasz się, proszę cię. Mamy artefakt na horyzoncie. Dlaczego nie mogę trafić? Cholera, w tę anomalię. Coś tu jest nie tak. Nie podoba mi się to, ale jest to, cośmy zdobyli. Gravi. Okej, więcej tutaj nie widzę. Zresztą będziemy mieli jeszcze okazję odwiedzić tą anomalię. Ognia i... Uda nam się wyjść? Powinno się udać. Powinno być w miarę prosto. Tutaj już nie powinno nic być. Okej. Jesteśmy. Udało się. Szybki zapis. I sprawdzimy sobie, jakie współczynniki ma Gravi. Zwiększa udźwig! Zwiększa udźwig. Jako, że lubię chomikować, to może się w pewnym momencie przydać ten artefakt. Dobra, jesteśmy już blisko. Czy to jest ta konstrukcja? To jest... Nawet nie wiem, co to jest. To wygląda jak tunel. Jakby jakieś ekrany ochronne tunelu. Kto wchodzi pod tamten budynek? Co tam w ogóle jest? To jest... Aha, to jest fabryka Jupiter. Okej. No dobra. Jesteśmy na miejscu. Co tam jest? Albo stalkerzy, albo bandyci. Stalkerzy. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj mamy ciekawego? Raczej nie. Więc sobie znowu zapiszemy. Jak dochodzę do wniosku, że możemy nie być tak dobrze przygotowani do tej misji, jak mi się wydawało. Jeżeli to jest ta misja, o której myślę. Dobra, mamy tutaj wrota. Przepraszam was najmocniej za to cięcie, ale miałem ważny telefon i musiałem odebrać. A przy okazji zrobiłem też sobie kawę, więc powracamy tutaj z nową siłą, mam nadzieję. W każdym razie mieliśmy sprawdzić, czy te wrota są otwarte, ale wątpię. Wątpię, no ale zobaczymy. Miejsce wygląda na dość ciekawe. Tego chyba w żaden sposób nie da się otworzyć. Są już zbyt zardzewiałe i wątpię, żebyśmy dali w ogóle radę to sforsować. Chyba właśnie dlatego jest to wyjście. Te okna są podejrzane, zupełnie jakby ktoś tam się ukrywał. Dlatego trzeba obadać sytuację. Do tego nam posłuży strzelba. Myślę, że będzie lepsza w pomieszczeniach niż karabin. Dobra, może być trochę ciemno. Natomiast myślę, że dodatkowy... Znaktowizorem z kolei może być za jasno znowu. Przynajmniej ta plama światła wydaje się być zbyt jasna, a z kolei bez światła będzie w ogóle jeszcze gorzej. Dobra, myślę, że zostawimy to w ten sposób. Będziemy posługiwali się latarką. Ktoś tutaj jest. Halo, halo. Dzień dobry.
Nasz radar nic nie wykrywa. Więc nie sądzę, żeby ktoś tam był. Ale może to być zasadzka. To może być jakaś zasadzka. Dobra, sprawdźmy te szafki puste. Tutaj też nie ma nikogo. Zobaczmy, czy coś może tutaj się skrywa. Nie. Wiesz co? Chyba wiem już, co to jest za misja. Chyba już wiem. Okej. Nie wiem, czy to widzieliście, ale zaczęły się unosić przedmioty, więc... O właśnie, chyba usłyszałem Burera. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy się z nim zmierzyć. O, cześć kolego. Dobra, on jest trochę za daleko, żebyśmy go mogli strzelbą jakoś efektywnie wykończyć. Więc spróbujmy... No właśnie, tu mam dylemat. Tu mam dylemat. Moglibyśmy teoretycznie podejść do niego na bardzo bliską odległość, właściwie na odległość noża. I to jest najprawdopodobniej najlepsze wyjście w tej sytuacji. Gdzie on polas? Tam jest. Skubaniec jest dosyć mobilny. Okej, już sobie zszedł po schodkach. Mam nadzieję, że idzie do nas. Mam nadzieję, że idzie do nas. Nie, jest tam. Dobra, o kurczę. Gdzie jesteś? Tu jesteś. O cholera. Okej. Jest i drugi. I coś do nas bełkocze. Wow. Dobra. Spróbujmy po raz drugi. Ja się napiję kawy, wątpię, żeby to coś pomogło, ale może dostarczy nam dodatkowej energii. Okej, wracamy do punktu wyjścia, wracamy do wejścia, ale tutaj już sobie poradzimy. Nie powinno być problemów, wiemy, że tam jest w środku pusto, że nie ma nikogo, więc nie musimy sobie przeszukiwać tutaj każdego zakątka. Możemy sobie iść prosto do celu. Niech tylko jeszcze spojrzę na swój ekwipunek, zanim zaczniemy się bawić tutaj. Co my takiego mamy? Myślę tutaj o różnych środkach. Mamy radioprotektor, ochrona od promieniowania, to nam się nie przyda. Tutaj mamy antybiotyk, który umożliwia przetrwanie emisji, więc też nie jest specjalnie przydatny. Mamy ochronę psioniczną, ale to raczej też nie to. I mamy wspomaganie leczenia ran barwinkiem. Wiecie co, w gruncie rzeczy tam sobie zamienimy tą puszkę, to nie będzie nam tak potrzebne. Jemy tylko od czasu do czasu, więc nie ma sensu, żeby ona tutaj tkwiła w tym skrócie klawiszowym. My sobie weźmiemy jeszcze... Dobra, to chyba byłoby na razie tyle. Ich tam jest dwóch. Ich jest dwóch i tu jest problem. Dobra, spróbujemy. Czy uda nam się to zrobić niezauważenie? Nie wiem. Prawdę mówiąc, wątpię. Cześć, przyjacielu. Nie, i tak nas widzi. Tak czy siak, więc ukrywanie się nie ma sensu. Nie rzucaj we mnie, ty łobuzie. Nawet nie wiem, czy dostał. Ale zobaczymy. Proszę bardzo. Au. Dobra, trzeba zmienić broń. Teraz się zmęczyliśmy. Chociaż nie, ich jest dwóch, więc może być problem. Dobra. Jasna cholera, jak to zrobić? Gdzie jest drugi? Tam. To jest problem, bo jeśli jeden odciąga naszą uwagę, a drugi może nas bić. O, super. Cudownie, zwłaszcza, że nic nie widzę. Apteczka! Okej. Trzeba przemyśleć strategię. Myślę, że jednak zostaniemy przy większej odległości. Sprawdzimy sobie może pociski przeciwpancerne, jak one się i mają.
Czy ja mam w ogóle pociski przeciwpancerne? Nie mam pocisków przeciwpancernych do tej broni. Więc zostanie po prostu tradycyjne. Dobra. Problem jest taki. Oni mają tarczę i... Musimy polegać na tym... Okej, nie zawsze tą tarczę mają podniesioną, więc jest jakaś szansa, że... Uciekł? Skubaniec? Czy gdzieś tutaj jest jakaś wybuchowa beczka? Czy gdzieś tutaj jest coś takiego? Okej, cudownie. Cudownie właśnie nam wyrwał broń z ręki. Okej. Dobra, bierzemy nóż, żeby nam go nie wyrwał. Może nam nie zabierze. Nóż jest nasz. Dobra, chowamy się. Okej. I możemy znowu spróbować. To będzie ciężka walka. To będzie na pewno ciężka walka. Och, diable wcielony. Pięknie. To będzie chyba trudniejsze niż odbijanie zakładnika. No ale zobaczymy. W końcu musi się udać. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zobaczmy, ile jeszcze mamy granatów. Stosunkowo niedużo. Mogłem kupić troszkę więcej. Dobra, czy ten go dosięgnie? Nie. Au, nie bij. Byłoby dobrze, żebyśmy mieli się gdzie schować, ale tutaj tego nie ma. Gdzie jesteś? Kurdoplu. O ty dziadu. Taką kupę żelastwa na mnie szykujesz? Tu jesteś? Nie, to jest beczka. Tam był. Dobra, z jednym jeszcze jakoś byśmy sobie poradzili bez większych problemów, ale z dwoma. Z dwoma będzie ciężko. Dobra. No nic, będziemy próbowali po prostu. Jedna kulka. Kolego, gdzie jesteś? Okej. Czemu oni mają taki wpływ? Takie pole rażenia. Nie mam się gdzie schować nawet. Naprawdę? Czy to coś da? Da się to przełączyć? Nie da się. Tu jesteś. Dobra, zrobimy tak. O, cholera, za daleko. Chyba jest bardzo głodny, bo burczy mu w brzuchu. A zatem spróbujmy jeszcze raz. Dobra, moi drodzy. Nie mam pomysłu, jak ich pokonać, tak na dobrą sprawę. Powinniśmy mieć coś mocniejszego, to na pewno. To znaczy, na pewno dałoby się ich pokonać. W jakiś sposób. Z tym, co teraz mamy. Sęk w tym, że trzeba by to było zrobić bardzo szybko. No właśnie, nie ma sensu do nich walić, kiedy mają podniesioną tarczę. To jest problem. Trzeba to robić z ukrycia. Podejrzewam, że teraz niewiele widzicie. Może teraz niewiele więcej. Okej, uciekł.
Oj, 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 oj. Dobra, gdzieś poszedł na dół. Nie, tu jest. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie. To będzie ciężka przeprawa. Ale myślę, że będę mógł sobie pogratulować, jeżeli nam się powiedzie. Cześć, Karyplu. On tu biegnie? Nie. Oni gdzieś tam są. Gdzieś tam są. Najgorsze jest to, że właśnie ich jest dwóch. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Cholera jasna. Nie, 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 nie. Nie ma takiego rzucania we mnie. Farfocle. Dobra. Dosyć. O nie. Po prostu cudownie. Podnoś, podnoś. Nie, 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 nie. Leczymy się. Jasna cholera. Nie, 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 nie. Dobra, moi drodzy. Brawo, akurat teraz dostaliśmy środki medyczne. Moi drodzy, ja spróbuję podejść do tego jeszcze raz w następnym odcinku, a póki co trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.